Halo, witajcie, jestem Michał Wolfram. Zapraszam Was na nowy odcinek z Klocków. Przepraszam, że chwilę nie nagrywałem, ale dużo się działo. Troszeczkę za dużo jak na mój bufor. Niemniej wracam do Klocków, a Klocków nie opuszczam przez ten czas. Pomimo tego, że nie nagrywałem filmów, to jednak grałem w klocki i trochę porobiłem. Zaraz Wam pokażę ile. Mam nadzieję, że się to Wam spodoba. Jesteśmy w Klockach, tylko się tutaj przełączę. Ok, tak złapaliście mnie jakby w połowie zabawy z czymś ciekawym, pomimo tego pokażę Wam, ile mi się udało zmodyfikować. Nie wiem, czy już widzieliście zmodyfikowaną podłogę, ale zacznijmy od samego początku. Tutaj jest mój las. Nie wiem, czy Wam go już pokazywałem Wam las. Tak, zaczęło się chyba od lasu. Pokazywania lasu, jak ścinam coś tam, takie tam roboty. Las się odrobinkę powiększył, jak widzicie. Jak się tam na tej mapie nawiguje? No, odrobinkę tylko. Nie za bardzo, ale jest odrobinę powiększony. Dzięki niemu mogłem sobie wybudować to, ale do tego przejdziemy za chwilę. Wyrównałem sobie tutaj ziemię przed wejściem do domku, żeby było to w miarę proste. Zamieniłem ten dirt i różnego rodzaju niepotrzebne surowce, typu jakieś tam adensit i tak dalej, na stone'a. Dzięki czemu jest tutaj taka w miarę ładna ściana. Tutaj są takie okna zrobione. To są okna takie, jakie były w WTC, czyli takie właśnie wysokie, pionowe, z przerwami. Ok. Tutaj jeszcze nie zrobiłem żadnego lepszego surowca jako to przejście do domku. Niemniej podłogi są wszędzie wymienione, ściany są ujednolicone. Zrobiłem sobie tutaj pomieszczenie, jak widzicie. Przedtem tutaj była taka jakby taka wnęka jakaś, ale nie za bardzo cokolwiek tutaj było. A teraz tutaj jest jakieś takie pomieszczenie typu, nie wiem, jadalnia czy jakiś taki pokój. Być może jak wgram tutaj mody, to będzie tutaj coś więcej. Jakieś, nie wiem, komputery, sieci, zobaczymy. Niemniej tutaj jest teraz tak jak gdyby replika WTC dzięki tym oknom. Ok. Idziemy dalej. Jak widzicie, jeszcze nie wziąłem stąd łóżka, a gdzie miałbym je przenieść, to Wam to za chwilę pokażę. Tutaj jest. Zrobiłem ogólnie tabliczki do każdego miejsca u mnie w mojej willi. W moim tym WTC wykopanym w jakimś masywie skalnym. Tu jest exit, wyjście. Tutaj jest skarbonka, konto skarbonka, tak. Tutaj mamy wszystkie skrzynki. Chyba już pokazywałem Wam, jak tą skarbonkę zmodyfikowałem. Jeżeli nie widzieliście, to tutaj zrobiłem takie filary, zrobiłem pełne. Są skrzyneczki, w skrzyneczkach są różnej maści surowce. Zobaczcie, 21 diaksów. To jest, no, niewiele, ale to jest cały czas w miarę pokaźna ilość. Zważywszy na to, że używam cały czas do wykopywania tych wszystkich rzeczy kilofa diamentowego, który dość szybko się niszczy. I które regularnie reparowałem. Również używałem na przykład siekiery diamentowej do cięcia drzew. Zrobiłem sobie diamentową zbroję. Zrobiłem sobie, albo mi Deutsch udał, ale ją modernizowałem, na pewno naprawiałem ją za pomocą diamentów, więc trochę tych diamentów poszło. Ok, tutaj zrobiłem sobie taki piecyk fajny. Zrobiłem sobie takie, jak widzicie, jakby z taki jakiś płytek, to miejsce przed piecykiem. Tutaj jest zrobione miejsce na zostawianie kobla. Robię w ten sposób, że po prostu daję go do skrzynek, a w miarę tego, jak się powiększa ilość kobla, to pomieszczenie cały czas kopał w tamtą stronę. Z racji tego, że to jest pod ziemią. Pod ziemią? Oj, chyba nad ziemią. O. To trzeba będzie zrobić tam, nie wiem, jakieś przeniesienie tego pomieszczenia w dół. Albo tutaj będą jakieś drabinki. No tak, w końcu się wykopię na powierzchnię. Ale tym się zajmę. Jeżeli pójdziemy w górę, zobaczymy, że udało mi się zrobić taką prymitywną przepalarkę. Tu jest ze mną surowiec, tutaj węgiel, a tutaj wychodzi przepalony. Trochę tego mam. Złoto jest tutaj w dosyć małej ilości. Pomimo tego, że udało mi się go wykopać znacznie dużo, znacznie więcej niż tam jest. Tylko dlaczego? Znaczy nie wykopać, znaleźć, nie wykopać. Nie udało mi się go wykopać, ponieważ robiłem eksperymenty ostatnio z pluginem, który umożliwia robienie działek. Działka robi się w ten sposób, że wykopuje się rudę,
i stawia się ją. To znaczy najlepiej jakby to była ruda żelaza bądź na przykład złota, czyli takie rudy, z których nic nie, nic nie wypada jakby po wykopaniu ich, bądź trzeba mieć kilo z silk touchem. Ja się nie znam na enchantach, nigdy nie enchantowałem niczego, więc nie wiem jak to jakoś tam uzyskać taki kilo z silk touchem. Dobra. I z racji tego, że robiłem eksperymenty z tym pluginem, wyszło, że nie mam plugina na permisję, nie chce mi się tych permisji pisać, ponieważ raczej to miał być taki kameralny serwerek, a nie jakiś moloch, żeby ty pisać permissions z jakimiś tam rangami, nickami, jakimiś tam po prostu prefiksami, sufiksami, innymi rzeczami. Nie chce mi się na to poświęcać czasu, na pisanie rang dla tego serwera. I w wyniku czego ten plugin tak się uszkodził, że nie mogę wykopać złota. Oczywiście, powiecie mi, mogę ten plugin usunąć. Ale nie chcę mi się tego robić, nie chcę mi się nawet teraz połączyć do serwera, a wbijam sobie i gram i jest fajnie. Sorry, braciszku. Nie mogę teraz z tobą rozmawiać. Braciszek mi popsuł resztę dnia, dziękuję ci bardzo. Tutaj jest kopalnia. Zrobiłem sobie tutaj takie oddzielenie z szkłem i tutaj z takim drewnem z drzwiami, żeby moby nie wchodziły z kopalni do mojego kompleksu. Kopalnię wam pokażę za chwilę. Wejdziemy na górę, co mi się udało zrobić. Oczywiście tutaj cały ten szyb, przynajmniej odtąd do samej góry, ma naprawione ściany. W dół też trochę ma naprawione ściany, ale nie aż w takim stopniu. Co jest tutaj? Tutaj chyba miał być las, czy mieszkania. W każdym razie coś tutaj miało być, czego jeszcze nie ma zrobione. Teraz zatarasowuję to z reguły deskami, ale wtedy zatarasowałem to za pomocą dirta. No widzicie, jeżeli pójdziemy sobie jeszcze tutaj jakiś kawałek w dół, to zobaczycie, że dotąd mniej więcej do 48 kratki jest takie w miarę eleganckie, a potem już się pojawiają te różne dziwne surowce, które nie wiem dlaczego zostały dodane do Minecrafta. Pomimo tego, że nic się z nich nie da zrobić. Ok. Idziemy teraz na górę. Tutaj jest coś fajnego, co wam pokażę za chwilę. A tutaj jest to nasze pamiętne wyjście na wolność. No na pewno na górę. O, drzewko się nie docięło. Może nawet na odcinku robiłem z tym drzewkiem kiedyś. Nie wiem. To też się nie docięło, widać. I tutaj. Ojej. No, drzewko ucięte. Tutaj jest ten czujnik światła, który pokazuje mi w domku, czy jest dzień, czy noc. Ale teraz już nie trasuję drzwi, więc tak naprawdę mi jest on zbędny. Ale fajnie jest, że się coś tam świeci, nie świeci. Fajnie. Tutaj jest dom Bartka Nowaka, który przeszedł modernizację wskutek usuwania swastyk. To znaczy, mnie one osobiście nie drażniły, nie przeszkadzały mi. Natomiast grali tutaj gracze młodsi, którzy mogli do końca wiedzieć, co to jest, a potem mogliby to powtarzać gdzieś tam w zeszytach szkolnych czy gdzieś. I byłoby mi nieprzyjemnie, gdyby okazało się, że takie symbole się z serwera rozprzestrzeniają i małe dzieci się tym zachwycają. Oczywiście każdy może mieć swoją ideologię. Ja mam swoje ideologie, inni mają swoje ideologie. Niemniej ja nie chcę tutaj nic po prostu promować. Ok. Tutaj jest wyjście z tego kominka, który pokazywałem wam w skarbonce. I tutaj jest takie właśnie zakończenie, w miarę eleganckie, które z jednej strony wygląda efektywnie, z drugiej strony, no co prawda ten kominek nie miał służyć do zabijania mobów, ale właśnie to uniemożliwia kominkowi to, żeby wpadały do niego moby. No też dzięki temu na przykład nie wpadnie zombie, nie nadpali się i nie zacznie iść po mnie. Oj. Trochę mi się tutaj coś... Okej, może być.
Tak to zrobić? Powinno działać. O, da się im sterować. Co to, będziemy mieli deszcz? Znaczy mamy deszcz gdzieś tam? Że takie jest ciemne niebo? Bo raczej się nie robi zachód słońca. Dobra, możemy wracać. Siekiera mi się zapewne jeszcze... O, naprawiła się siekiera. Nie, jeszcze nie. 98 sekund. Muszę poczekać, zanim się naprawi i będę mógł sobie znowu ściąć drzewo jednym kliknięciem. Dobrze, zamykam to. Będę musiał zrobić jakieś tutaj pistony, czy jakiś mechanizm rozsuwania. Teraz pokażę wam tą część najnowszą. Juhu, zapraszam do mojego super mieszkanka. Znaczy, super jak super, ale wygląda ładnie i trochę zajęło mi przygotowanie tego czegoś. Działa to w ten sposób, że na samym dole są właśnie takie klocki drewna, a na tym są dopiero położone deski, żeby to wyglądało dosyć ładnie. Tak samo jest z górą. Tutaj są deski, a na samej górze jest drewno. Dlatego właśnie miałem las i dlatego musiałem te drzewa tam powysyłać. Dobrze. Tutaj jest mój balkon, który działa w ten sam sposób, że u dołu jest drewno, a tutaj właśnie te cegły stołowe. A jednak mamy zachód słońca. No popatrzcie. Okej. Tutaj są dwa pokoiki, które miały być dwoma sypialniami. Tutaj będzie moja sypialnia. Może tam będzie jakiś pokój gościnny. Zobaczymy. Zobaczymy, co tam będzie. Tutaj jest coś ciekawego. Pokazałem wam przeparkę. A tutaj jest taki jak gdyby pomost, takie jak gdyby przejście. Do przepalarki. Tutaj jest właśnie też to wyjście z kominka. Tak samo, że można jakby się ogrzać tym ogniem nawet tutaj. No i tutaj jest jakby takie właśnie takie przejście z domku do przepalarki i w drugą stronę. Dzięki czemu z domku też mam w miarę prosty dostęp do skarbonki. Bo z przepalarni są słodki i bardzo fajnie można przejść. Myślę, że mogę tutaj dodać też jakąś inną, nie wiem, podłogę. Zobaczę. Dobra. Natomiast tutaj właśnie idzie ta linia od kontrolera jasności. Tutaj mogę tą jedną rzecz usunąć, bo to nic nie uszkodzi. Mogę zastąpić normalnym, ładnym stołem. Tu u góry też. Niemniej tego raczej w tej chwili przynajmniej ruszać nie będę. Musiałbym to jakoś przenieść. Zobaczę. Ok. Natomiast tutaj zamkniemy sobie przejście. Ok, może być. Tutaj w przyszłości też będzie jakieś wyjście. Może tam będzie się wychodziło gdzieś, nie wiem, na górę, gdzie będzie moja jakaś sypialnia dodatkowa. Zobaczymy. Ale trochę mi to czasu zajęło, żeby tyle drewna ściąć i odpowiednio poukładać. Dodatkowo, nie wiem, czy wam pokazywałem na samym... Nie, nie pokazywałem tego. Na samym dole tutaj przed wejściem jest jasno, pomimo tego, że nie ma pochodni, a dlatego, że tutaj jest glowstone, który umieściłem właśnie w tej warstwie drewna. Na balkonie nie ma glowstone, a tutaj jest. I według mnie wygląda to ładnie. Będę tutaj ciągnął jakąś ścieżkę z gravla. Zobaczymy w razie gdzie. Myślę, że będzie na pewno szła do Janusza. Janusz mieszka za Bartkiem Nowakiem. I tutaj jest właśnie takie przylądek. Coś w tym stylu. Na którym umieściłem pochodnie. Nie wiem, bo mi się podobał. Coś w tym stylu. Ok. Tutaj może też zrobię jakiś taki filar ładny. Tak, jak tutaj są filary. No możemy zrobić to teraz. Hej. Alien versus Predator. Wolfram versus Pająk.
Gain kreatura. Dobra. I mogę wziąć z powrotem drewno i to naprawić. Ok. Naprawić. No, dokończyć, bo to nie wymagało naprawienia. No i w miarę to ładnie wygląda. A jak już jesteśmy przy domku Bartka i przy Januszu, to wam pokażę, jak wygląda dom Janusza. Palenie jest swastyk w domku Bartka. Może kiedyś wam pokażę. Nie, dziękuję, Szkiela. Nie chcę teraz z tą walczyć. Nie czekaj mnie. Wolfram nie odpowiedział na zaczepkę. Tam jest coś dziwnego. Nie wiem, co takiego. Chyba Bartek coś tam robił. Dosyć efektowne. Skoczymy w odwiedziny do Janusza. Tam kiedyś miałem jakieś takie... W ogóle tam kiedyś się chciałem kopać z mieszkankiem, ale nie wiem, dlaczego mi to nie wyszło. I zacząłem się kopać w innym miejscu. Ops! Na główkę. Trzcina cukrowa będzie mi przydatna. Glina też. Jak to było w tym odcinku, glina cenniejsza niż złoto. Okej. Bardzo dobry, bardzo dobry. Pomimo tego, że braciszek mi coś tam znowu napsuł w umyśle, to w miarę dobre. Jak dostanę pinga, to będzie jeszcze lepsze. Okay. Tutaj jest wioska villagerów, obok której mieści się dom Janusza. Myślę, że Janusz nawet by się ucieszył, gdyby wiedział, że nagrywamy jego tak w tej chwili. Tutaj jest zagroda zwierzątków. Nie wiem, dlaczego otwarta. A, wiem, bo Janusz oprowadził zwierzątka na wąku. Janusz mieszka z zwierzątkami i z roślinami. Taki to śmieszek. I nawet z kotami. Ma nic z papugami. Papugi też dodali. Papugi wydają odgłosy. You ready your pickaxe? Janusz używa już kolorowanych łóżek. I ha, ha, ha. Tutaj się schodzi chyba do tego naszego tunelu dojczowo-wolframowego. Tu jest portal do eteru u Janusza. Tu ma jakieś farmy. Tam się jeszcze idzie, tu są dalej schody. Bardzo ładnie to zrobił według mnie, bardzo mi się podoba. To jest koniec domku, ale nie ma dachu. Odeszedł. Ja to mówię, zmienił miejsce mieszkania. Okej. Okay. Jeszcze jakieś dodatkowe wejście. O, to chyba tutaj się idzie do piwnicy. Nie, tak, tak, tak. Tu Janusz ma zwierzątka. Troszkę to dramatycznie wygląda. Zwierzątka są takie gołe. Ale jak Janusz tam lubi. Kto co lubi, kto co woli. Tutaj będzie w przyszłości Janusza jakaś przepelarka. Natomiast, jak nie wiem, czy wiecie, że serwer ma dostęp wyłącznie przez premium. No i brat Janusza Mati nie mógł wbijać na serwer, bo nie miał premki. Teraz już też ma premkę i będziemy mogli wszyscy grać. Być może nawet będziemy nagrywać. Wszyscy raz. Ale to jak się Januszowi i Matiemu uda być ze mną, to wtedy sobie możemy coś tam ponagrywać, powymyślać.
Nie będę im tutaj owieczek bił, bo to jest ich teren, niech sobie tutaj oswajają, nie oswajają. Ja biję sobie owieczki tylko na swoim terenie. Być może już w niedalekiej przyszłości będziemy mieli mody na serwerze. Co bardzo mi się podoba. Ok, wracamy do domku. Chciałem wam jeszcze pokazać kopalnię i tunel do Pandojcza, który wybudowałem. Więc zeskoczymy sobie. Tutaj jest taka bariera tamująca, to już chyba widzieliście. Powinniście widzieć. Tutaj się jeszcze tam ludzie gdzieś bardziej w dół. Tutaj jest tunel do Pandojcza. Pokazywałem wam chyba, że ten tunel tam gdzieś idzie i się kończy w pewnym miejscu. Okazuje się, że już w tej chwili się nie kończy, ponieważ udało mi się dokończyć ten tunel, to znaczy dokończyć. Wymyśliliśmy z Deutschem, że będziemy kopali razem i spotkamy się gdzieś tam w połowie, czy może nawet dalej Deutsch się dokopał niż ja. No i kopaliśmy razem, jak Deutsch był u mnie. I się spotkaliśmy właśnie w tej kopalni, w tym naszym tunelu. I odkąd się spotkaliśmy, to ja nie przeszedłem ani na stronę Deutscha, ani Deutsch na moją. To znaczy, ja nie doszedłem do domku Deutscha, a Deutsch nie doszedł do mojego domku, za pomocą tego tunelu. Ale zrobiłem tutaj linię kolejową, dzięki czemu będzie można bardzo fajnie podróżować. Być może będzie tutaj mod Railcraft czy Traincraft. Myślę, że będzie Railcraft na pewno, a do Traincrafta to zobaczymy. I być może będą tutaj takie właśnie fajne pociążki, jakieś automatyczne linie, coś w tym stylu. I będzie to nam umożliwiało lepsze podróżowanie, lepsze budowanie tych linii kolejowych trakcyjnych. A więc dlaczego tutaj byłem i dlaczego stąd wróciłem. Chciałem sobie zrobić wiaderka. Wiaderka mi są potrzebne po to, że znalazłem dużo lawy, a nie wiem, czy pod tą diabłą, czy pod tą lawą nie leżą diamenty. Co jest? Aha. Discord, coś tam się głosi. Wyłączymy Discorda. A Facebook się głosi. Oznaczymy jako przeczytane. OK. Chciałem wziąć jeszcze... No tak, chciałem zrobić wiaderka. Czyli idziemy na górę do żelaza. W ogóle jak tam najlepsze biegi ze FPS-ami? Ładnie lecą, ładnie. Podoba mi się to. Coś mi się nie udało. Wody mam pod dostatkiem, więc o wodę się martwić nie będę. Bryły sobie, znaczy bryły, sztabki sobie przeniosę do skrzynki ze sztabkami. O, nigdy nie miałem w łapkach jeszcze złota. Ciekawe. A to dam sobie też do przepalenia. Albo nie, to zostawię, bo to mogą być te bryły do robienia kuboidów, które będą mi przydatne. Okej, okay, to może zostać. Trochę sobie posortujemy jeszcze. Wyniosłem w ogóle tutaj, żeby sobie oznaczyć za pomocą ramek z przedmiotami, jakie przedmioty idą do danej skrzynki. To jest według mnie fajnym rozwiązaniem. Ramki pójdą do skrzynki, gdzie są ważne rzeczy, takie ekstremalnie ważne. Drzewko jakiejś akacji, sekwoi, akacji. Pójdzie do skrzynki, gdzie jest farmerstwo. Sugarcane też. Ok, tam to pójdzie do rzeczy, które są mało ważne, czyli to i to. Ja się nie znam na robieniu miksturek ani na enchancie, więc to tutaj zostanie. Znaczy tutaj nie ma nic związanego z enchantem, może ten łuk, który bym tam kiedyś chciał enchantować.
ale to jest sprawa zupełnie inna. OK. I redstone damy do skrzynki, gdzie są ważne rzeczy, a cobblestone odłożymy. O, jedzenie mi się kończy. No, patrzcie. Trzeba załatwić jedzenie. No trochę kiepsko, że mi się jedzenie w końcu skończyło. O kura. Napiszcie mi, czy jest mięso z koni, bo nie wiem. Czy mam konie zabijać, czy nie. Bo konie przynajmniej w tej chwili wydają mi się bezużyteczne. Oczywiście są jacyś tam fani koni, którzy twierdzą, że konie są supi. Znaczy, ja nie twierdzę, że nie są supi, ale według mnie przynajmniej w tej grze są bezużyteczne. Kiedyś chciałem w Minecrafcie mieć kota. W końcu go miałem, ale okazuje się, że za bardzo mnie denerwował, irytował swoim miauczeniem. Więc chyba wtedy usunę tego save'a czy jakoś tak. W ogóle według mnie zwierzątka w Minecrafcie to taki średni pomysł. Znaczy zwierzątka udomowione. O, oswojone. Znacznie bardziej wolę skarbonka. O, jabłuszko, fajnie. Tego nie było trzeba. Sporta smakołyki. To są normalne drzewa. Normalne drzewa lubię, ponieważ wystarczy wskoczyć w ich środek, żeby je wyciąć. Tych bardziej złożonych drzew nie lubię, ale dla nich oszczędzam tą siekierę. W sensie ten tryb siekierze, który automatycznie całe drzewo ścina. I potem, jeżeli na przykład jest takie jedno drzewo czy dwa, to można sobie ściąć cały las i potem tamte drzewa tym automatem ściąć. To jest fajna sprawa. Z racji tego, że będziemy zmieniać serwer na serwer z Forge'em, a nie mam możliwości posiadania pluginów bukitowskich i modów Forge na jednym serwerze, to skorzystamy z silnika Sponge, który posiada takie swoje specyficzne pluginy, ale które są kopiami w części właśnie modów, znaczy modów pluginów bukitowskich. To jest ten taki plugin, który tak samo jak tutaj mamy ten plugin MCMMO, pozwala, żeby robić sobie różnorakie skille, jak to powiedział pan Deutsch. Tylko nie wiem, czy w tym pluginie jest możliwość właśnie takiego automatycznego ścinania drzew. Czy będziemy musieli sobie dograć jakiegoś moda, który, znaczy na przykład Tinker's Construct, który robi jakieś lepsze siekiery, które ścinają drzewa. Zobaczymy. Kiedyś w ogóle nie umiałem Tinker's Constructa. W tej chwili już też powoli go zapominam. Ale chciałem podziękować właśnie pewnej osobie, dzięki której Tinker's Constructa się nauczyłem. Przynajmniej wtedy w 2015. Jak ktoś nie wie, o kogo chodzi, to możecie się cofnąć do vlogu z 2015, które nagrywałem telefonem i obrabiałem w Linuxie. O, teraz mogę sobie ściąć takie ładne drzewko. Ok. Jej, fajerwerki, hura, drzewo ścięte. FPS-y mi skaczą, co się dzieje? Jako jestem na tym punkcie uczulony, na punkcie tych właśnie spadków FPS. Nie, raczej nie, tylko po prostu robię za dużo operacji i myślę, że to jest wina komputera. Dobra, mogę iść po wodę. Mogę iść po wodę wreszcie. Mam jabłuszka, mogę sobie powcinać. Trzeba było zrobić farmę zwierząt. Jakieś, nie wiem, sobie zaprosić świnki. I rozmnażać je i zabijać. Celem pozyskania mięska świńskiego.
Albo najlepiej owieczki właśnie. Owieczki są bardzo fajne z dwóch powodów. Po pierwsze dają wełnę, która jest dobra do budowy łóżka. Owieczka. Owieczka. Tylko nie wiem, na co się owieczkę zaprasza. Muszę sobie poczytać o tym. A wy mi napiszcie, czy mięso końskie jest, czy go nie ma. Czy w Minecraft oczywiście. Dobra. Mogę się wrócić do kopalni. Ja nie cituję, wszystko tu jest zrobione od początku. Jest komendant back, która jest dostępna od razu po wgraniu plugina. Nie wymaga żadnych opolskich permisji, a tutaj też nie mam opa. Generalnie nikt tutaj nie ma opa, nikt tutaj opa mieć nie będzie. Jeżeli jest jakaś tam bardzo ważna sprawa do zrobienia, na przykład włączenie renderowania tej mapy, robię to z terminala serwerowego. I to jest jedyne moje działanie z opem na tym serwerze. Muszę po prostu włączyć do VPS-a za pomocą SSH i tam sobie odpowiednio załączyć odpowiednią komendę. I tego złota właśnie nie mogę wykopać, ponieważ plugin odpowiadający za działki się zbugował. Zobaczcie, a nie mogę wykopać. Natomiast mogę wykopać węgiel, co z chęcią uczynię, ponieważ jak zawsze Wam mówię, przepadam za węglem w Minecrafcie. Nawet mi się troszeczkę dużo wykopało. Dobra. Węgiel kopany. A tutaj zrobię sobie. Nie mogę. Okej. To opada. I mogę zdobyć trochę obsydianu. Kilo wiesz tam w bardzo dobrym stanie. Więc będzie to fajna sprawa. No, obsydianu wcześniej nie miałem. A jest bucket challenge. Odnośnie Ice Bucket Challenge, to robiłem go jakiś czas temu, znaczy jakiś czas temu, chyba już 3 lata temu? No tak, 3 lata temu robiłem Ice Bucket Challenge. I dosyć fajnie wspomniałem ten czas. Jest to gdzieś jeszcze na Facebooku dyndająca. Może zrobiłem to nawet na niepublicznym, bądź... Znaczy na niepublicznym jest na pewno, ale myślę, że na prywatnym może być nawet. Z Ice Bucket Challenge było w ten sposób, że dawny wiceprezes WTC, nie Kamil Wadowski, tylko Kuba Wadowski, znaczy jego prezes, przepraszam, Kamil Nowak, zwany również jako Ksamo, wezwał mnie na zrobienie Ice Bucket Challenge'u, przez to, że sam go zrobił, a ja przyjąłem to wyzwanie i oblałem się wodą na wideo, po czym wyzwałem m.in. pan Dojcza. A potem coś się pan Dojczowi uszkodziło w komputerze i pojechałem do niego. No i między innymi wtedy zrobił Ice Bucket Challenge, co z kolei nagrałem ja. Pan Dojcz to potem renderował, montował i poszło. I tak to było z Ice Bucket Challenge. To był 2014, więc już szmat czasu minęło od tamtego czasu. Ale fajnie, że Facebook ma jednak przypominanie o tych wydarzeniach, które wykonaliśmy wcześniej, które jakby, w których braliśmy udział wcześniej. Przypominałem zdjęcia, filmy i notatki. A potem po prostu można się pośmiać, można powspominać. Jest bardzo fajna atmosfera w wyniku tego. No, jak widzicie, jeszcze nie udało mi się znaleźć diaksów w tym złożu lawowym. Może wyleję tutaj jeszcze trochę wody. Dobra, zapomnijmy to. Jest jakaś jaskinia.
A myślę, że już w tej jaskini byłem, bo są południe porozstawiane. Byłem ja albo Bartek. Nowak. Wykopiemy redstone. Redstone zawsze jest przydatny. Można z niego robić na przykład komputery. Co, już nie mam miejsca w ekwipunku? No patrzcie. Ale zawsze można usunąć piórko. Piórko jest zawsze nieprzydatne. Jednak mi się nie skończył stąd. Jeszcze mam go trochę. A myślę, że mi się skończył. Dobrze. Redstone zawsze jest potrzeba. Co? Redstone nie mogę wziąć? Co to ma znaczyć? Wyrzucę coś mało przydatnego. Tylko co jest tutaj mało przydatne? Wszystko jest przydatne. Dobra. Kobyl jest mało przydatny. A redstone, jeżeli będę go miał za dużo, będę kompresował bloki redstone. Dobra, trochę węgla też się przyda. Mam taki plan, żeby w ogóle w samym tym tunelu wykopywać wszystkie surowce, które znajdę w ścianach. Zostawię chyba tamte dziwne rudy, bo nie widzę dla nich żadnego zastosowania. Może kiedyś, jak będę robił jakieś estetyczne modernizacje, żeby w ogóle ten tunel był z jakiegoś lepszego surowca niż stone, albo będę go przerobił na stone, jeszcze nie wiem, to wtedy będę to wymieniał. Znaczy, w sensie tamte rudy będę wykopywał. No zobaczcie, jak mi się ładnie zrobiło. Mogę sobie zjeść jabłko i miał miejsce na węgiel. Dobra, tu jest jeszcze trochę tego węgla. Okej, możemy iść dalej. Mam 64 redstone'a. No popatrzcie. A, bo to 3 na 3 trzeba mieć. Ojej. Okay, tyle go może być. A resztę wezmę do ekwipunku. Dobra. I myślę, że dzisiejszy odcinek Wam się odrobinę chociaż podobał. Zapraszam na kolejny, jeżeli będę miał znowu chwilę do zrobienia nagrania, to nie omieszkam Wam to wrzucić. I trzymajcie się do kolejnego odcinka.